dzisiaj zmieniła się absolutnie geopolityka. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację w Europie. Natomiast mnie cieszy zmiana też stanowiska tutaj państwa formacji, pana prezydenta wobec prezydenta Bidena, bo wiemy doskonale, jaki był opór nawet w tym, żeby przekazać gratulacje po wygranych wyborach w Stanach Zjednoczonych. I też nie ukrywam, że zastanawiam się, co by było, gdyby prezydentem był nadal Donald Trump? Jak potoczyłyby się nadal losy? Wielu ekspertów mówi o tym, że Ukrainy już by nie było. Po prostu Trump ma inne relacje zupełnie z Putinem, zupełnie inne myślenie o Europie i niestety byłoby to w mojej ocenie duże zagrożenie. Ale jeszcze w tym aspekcie chciałam powiedzieć o dwóch sprawach dość niepokojących niestety, czyli o stanowisku Węgier i głoszonym przez premiera Orbana podejściu takim o to, że to Europa Zachodnia i nasze wsparcie w stronę Ukrainy wzmacnia tą wojnę i potęguje tą wojnę i przede wszystkim to my jako cała Unia Europejska, Europa, ci, którzy pomagają, wspierają Ukrainę w tym wszystkim, pomagamy, aby ta wojna nadal trwała. No i ostatnie chwile, kiedy podpisany został pakt pokojowy, można powiedzieć, takie porozumienie dla pokoju przez Chiny. To jest też dosyć niepokojąca sytuacja, bo Chiny bezpośrednio nie skrytykowały, nie potępiły tej agresji. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale nie ukrywam, że to zachowanie i to stanowisko Chin w mojej ocenie też wymaga komentarza i dużej ostrożności.